Pixar w pudełku. Witajcie. Już wiemy, że pod działaniem siły cząstka przyspiesza w tym kierunku. Ale jak szybko? Badając związek siły i przyspieszenia, Newton zauważył, że jeśli zwiększymy siłę, na przykład dwukrotnie, to tak samo wzrośnie przyspieszenie. Oznacza to, że siła i przyspieszenie są proporcjonalne. Ale to nie wszystko. Teraz pomyślmy o masie cząstki. W przestrzeni unoszą się dwie cząstki równej wielkości, ale o różnej masie. Piłeczka ping-pongowa i kulka z ołowiu. Co się stanie, jeśli do obu przyłożymy tę samą siłę, na przykład wiatru? Przerwijcie odtwarzanie i pomyślcie. Na obie cząstki będzie działać ta sama siła w kierunku wiatru, ale przyspieszenie będą mieć różne. Lżejsza piłeczka ping-pongowa przyspieszy szybciej niż ta z ołowiu. Mniejsza masa daje większe przyspieszenie, a większa mniejsze przyspieszenie. Czyli masa i przyspieszenie są odwrotnie proporcjonalne. A wiemy, że przyspieszenie jest proporcjonalne do siły. Łącząc to, zobaczymy, że przyspieszenie zależy od wartości siły, do której jest proporcjonalne, i od masy obiektu, do którego jest odwrotnie proporcjonalne. Czyli A jest proporcjonalne do F podzielonego przez M. Mnożąc obie strony przez M, uzyskamy M razy A jest proporcjonalne do F. Odwracając, mamy F jest proporcjonalne do M razy A. Newton odkrył, że F jest nie tylko proporcjonalne do MA, ale równe. To druga zasada dynamiki. F równa się MA. Powtórzmy. F to wypadkowa sił działających na cząstkę. M to masa, zaś A to przyspieszenie. Pomyślmy o sile ciążenia. Może słyszeliście o słynnym doświadczeniu Galileusza z 1589 roku. Zrzucił dwie kule z krzywej wieży w Pizie. Jedna była z lekkiego materiału, druga z ciężkiego. Może was zdziwi, że kule przyspieszały identycznie. Wszystkich to zaskoczyło. Od starożytności zakładano, że ciężkie ciała spadają szybciej niż te lekkie. Przyspieszenie grawitacyjne nie zależy od masy. Ciekawe dlaczego? Newton podał odpowiedź. Według pierwszej zasady dynamiki na ciała o większej masie działa większa siła ciążenia, a według drugiej zasady masa zmniejsza przyspieszenie. Efekty te, jeden zwiększający, a drugi zmniejszający przyspieszenie, znoszą się wzajemnie. Newton opisał to matematycznie. Siła ciążenia, duże F, jest proporcjonalna do masy cząstki. Duże F jest proporcjonalne do MA. Wyraźmy grawitację wektorem przyspieszenia g. Wtedy duże F jest równe mg. Mamy dwa równania. Z drugiej zasady dynamiki F równa się ma, gdzie F to siła wypadkowa, i sprawa ciążenia, duże F równa się mg. Dla cząstki, na którą działa tylko siła ciążenia, wypadkowa małe f jest równa duże f. Zatem małe f równa się mg, równa się duże f, równa się ma. Prościej, mg równa się ma. Ponieważ m się skraca, pozostaje g równe a. Przyspieszenie cząstki, na którą działa tylko grawitacja, nie zależy od masy cząstki. Dlatego ciała o różnej masie spadają tak samo. Równanie pozwalające obliczać przyspieszenie cząstek nazwamy równaniem ruchu. Poznaliście nowe, ważne pojęcia. Teraz wszystko przećwiczcie.